Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, tyle mówicie o szczuciu, o pogardzie, atakując rzetelnych dziennikarzy telewizji polskiej, ale zobaczcie, co dzisiaj zrobiliście. Co dzisiaj zrobiliście? Wasz poseł, pan Roman Giertych, który uciekał przed prokuratorem, złożył wniosek o to, aby ciężko chorego człowieka badać i aby uchylić mu immunitet. Zostawcie naprawdę Zbigniewa Ziobro w spokoju. Jeżeli chcecie pozywać dzisiaj ciężko chorego człowieka, to pozwijcie mnie. Ja nawet się dzisiaj immunitetu zrzeknę. Apeluję do waszego człowieczeństwa. To jest właśnie pogarda dla życia, to jest pogarda dla godności ludzkiej, to co po prostu dzisiaj zrobiliście. Każdy z 17 posłów suwerennej Polski oddałby dzisiaj swoje zdrowie, żeby Zbigniew Ziobro mógł tutaj stanąć i się bronić, ale nie może być ciężko chory. Apeluję do waszego człowieczeństwa.